Warszawa, Grodno, Białoruś, Wilno, Litwa, granica wschodnia. Słuchajcie, kilka ciekawostek. W Warszawie schronisko młodzieżowe Syrenka polecam serdecznie, jeżeli ktoś z Was będzie szukał noclegu. Nie jest to pięciogwiazdkowy hotel, ale jest odnowiony, odświeżony i jest bardzo, bardzo tani przy jednoczesnym, fajnym podejściu ludzi z obsługi. Także polecam serdecznie. Dalej, jadąc do granicy wschodniej, chciałem Was uczulić na jedną rzecz. Wszystko się rozbiło o godzinę, która jest przesunięta na granicy wschodniej, czyli Litwa, Białoruś. Przesuwamy godzinę do przodu. Automatycznie jesteśmy później na miejscu. Wracając do Polski, mamy godzinę więcej. Okej, okay. Z ważnych rzeczy, wjeżdżając na granicę. No i tutaj puszczę Wam to, co nagrałem. Nie jestem w stanie tego ująć słowami drugi raz tak samo. Także sorry za gorszą jakość. Bezwizowy ruch do Grodna doprowadził do sytuacji, że byłem na granicy polsko-białoruskiej, białorusko-litewskiej. Odczucia. Urzędnicy 20 lat do tyłu. Generalnie zmieniający się. Czuć było, że oni wewnętrznie są fajni, natomiast grali takich twardzieli, grali takich typowych urzędników. Dobra, zrobiony, następny, uciekaj. Generalnie byłem z osobą, która jest otwarta, nie stresuje się. Natomiast dwie granice doprowadziły nas do sytuacji, że stwierdziliśmy, że warto nam ludziom, młodym ludziom, docenić jest otwartość tych granic i brak zgrywania się tych urzędników, pokazywania jakby ich władzy nad innymi, gdzie tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia. Dobrze to wiemy. Ja jakby najbardziej popieram wszystkich Słowian. Lubię Białoruś, lubię Rosję, Litwę. Darzę sympatią Ukrainę, jako sam kraj, jako moje odczucia, gdzie tam nie byłem. Generalnie Białoruś i Grodno to tak jak w Polsce, w Białymstoku, te same odczucia. Generalnie było widać, że tam gospodarka funkcjonuje. Jest to zrobione tak jak powinno i na granicy jest wszystko zatrzymane i produkcja jest u nich. Oni dają sobie pracę. Generalnie dochodzi do absurdów, że zamiatają chodniki, które się kończą w polu. Natomiast wszyscy mają co robić. Tak jak było u nas w PRL-u. Natomiast chodzi mi głównie o sytuację osób starszych, które twierdzą, że Unia Europejska jest wspaniała i oni pamiętają czasy, jak trzeba było stać na granicach. Ja w tej chwili ich rozumiem. Także to jest bardzo, bardzo fajne przeżycie dla nas, młodych ludzi, którzy chcą zmieniać świat. I generalnie powinni poznać to, co było, aby zrozumieć te osoby. Aby stworzyć sytuację pośrednią. Jakby nie ta granica, wszystko byłoby wspaniałe. Na granicy oczywiście też dało się wszystko załatwić. Niczego nie przemycaliśmy. Nie kombinowaliśmy, także czekaliśmy grzecznie w kolejce, natomiast to wszystko szło strasznie, strasznie, strasznie opornie. Generalnie nie dziwię się pogranicznikom, którzy na co dzień stykają się z różnego rodzaju różnorakimi ludźmi o różnej energii, różnych celach, intencjach. Z założenia są zdystansowani. Generalnie ja to przyjmuję. Liczę w najbliższym czasie na zmianę, jak wiecie. Z ciekawych rzeczy na Białorusi jest to, że proponuję Wam nie włączać internetu. 1 mega kosztuje 25 lub 50 zł, bo bodajże wykorzystałem 2 mega, 50 zł poszło. Także telefonia komórkowa na Białorusi, strach się bać,
Generalnie miałem kilka haseł do różnych miejsc w Wi-Fi. Nic nie działało. Zastanawiałem się dlaczego. Mówię, może jestem zablokowany, niebezpieczny w tym państwie. Oczywiście to żart. Natomiast jeżeli chodzi o samo zobaczenie, wspaniałe, wspaniałe doznania. Grodno samo w sobie jest pięknym miastem, także zapraszam do obejrzenia. Następnie udaliśmy się z Białorusi na Litwę. I tutaj śmieszna sytuacja, jedziemy i jak 30 lat temu w Polsce, 30-letni samochód i dwóch młodych policjantów chodzących z lizakiem, machających sobie i gwizdających. Oczywiście zobaczyli samochód nadjeżdżający z dala. Halt, halt, zatrzymać się. Okej. Okay. Patrzą, polskie blachy. Generalnie nie było tam żadnych problemów. Sprawdzili dokumenty i kazali jechać dalej. Na granicy białorusko-litewskiej znów ta sama sytuacja. Znów podobne wrażenia, jak wcześniej opisałem. Wjeżdżając do Wilna i jadąc przez Litwę, czułem się bardzo dobrze. Czułem, jakbym był w domu. Wjeżdżając do Wilna, poczułem się, jakbym był w domu. Naprawdę jest tam wspaniała polska energia. Jeżeli ktoś z Was nie był, super przeżycie. Piękne miasto, ludzie nastawieni przyjaźnie, niektórzy mówiący normalnie po polsku. Wspaniała atmosfera, super. Także Wilno, drugi dom. Wracając z Wilna do Polski, zauważyłem jedną rzecz, o której mówił jeden z panów w alternatywnych mediach, że w Polsce zaczyna się wyjaławiać glebę i za przejeżdżającym traktorem nie ma ptactwa. Jeszcze 20 lat temu to było. Na zachodzie nie ma tego. W Polsce zdarza się to widzieć, ale w większości przypadków sam na własne oczy widzę, że nie ma tego ptactwa przy różnego rodzaju pracach ziemnych. Było takie ptactwo, które latało za tymi traktorami. Bardzo mnie to ucieszyło i pokazało mi, że tam nie jest tak jak w Polsce. Polska energia, polski klimat, natomiast inna ziemia. Oczywiście opowiadam Wam to wszystko, dzieląc się spostrzeżeniami, moimi emocjami, natomiast wypamiętajcie, że każdy z nas czuje i jest w stanie kreować. Wszystko możemy zmieniać, dlatego też będziemy tworzyć naszą grupę i zmieniać wszystko zgodnie z tym, jak będziemy chcieli. Ludzie o świadomości już otwartej. Super, wspaniałe wieści, jak zwykle fantastycznie. Pozdrowienia, do zobaczenia.